Jest na Podkarpaciu miejsce, które słynie ze słynnych ludzi. Wielkich Polaków, którzy albo tu się urodzili, albo odwiedzali te strony, gdyż piękno tutejszej przyrody dawało im natchnienie do tworzenia wspaniałych dzieł. To gmina Dubiecko, położona wśród malowniczych wzgórz Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, która dziś jest miejscem wielu turystycznych atrakcji, zarówno bogatej historii i cennych zabytków, jak i zakątków urzekających swą nadzwyczajną urodą. Siedziba gminy to jedna z najstarszych miejscowości regionu. Nazwa Dubiecko wywodzi się z ruskiego słowa dub, czyli dąb, bo rosły tu potężne dęby, z których część wciąż jeszcze można podziwiać. Dubiecko było kiedyś miastem. Prawa miejskie otrzymało już w 1407 roku na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły, a utraciło je dopiero w 1934 roku wskutek tworzenia tzw. gmin zbiorowych. Ale do dziś Dubiecko zachowało swój niepowtarzalny urok i rangę, także dzięki temu, że kiedyś było siedzibą znamienitych rodów – Kmitów, Stadnickich, Krasickich i Konarskich. Od czego zacząć zwiedzanie tej gminy, radzi dr Adam Kamiński, autor ciekawych opracowań o tej ziemi, nauczyciel historii w Dubieckim Liceum Ogólnokształcącym i tamtejszym gimnazjum. Zwiedzanie gminy Dubiecko należy rozpocząć od tego miejsca. Był tu kiedyś zamek, który w drugiej połowie XVIII wieku przebudował Antoni Krasicki na pałac. I tutaj urodził się w 1735 roku jego brat, najsłynniejszy przedstawiciel rodu Krasickich, biskup Ignacy Krasicki, nazywany księciem poetów polskich. Dużo wcześniej, w 1551 roku, urodził się także w tym miejscu Stanisław Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim, prawdziwy antybohater, jeden z największych awanturników w Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Zamek w Dubiecku był często odwiedzany przez znane osoby ze świata literatury. Gościł tu m.in. Wincenty Pol, a wcześniej Franciszek Karpiński, który właśnie w Dubiecku stworzył najsłynniejszą polską kolędę Bóg się rodzi, moc truchleje, a także znaną pieśń religijną Kiedy ranne wstają zorze. Zapewne ta druga pieśń powstała wtedy, gdy autor patrzył na roztaczający się stąd widok i unoszące się o poranku mgły. 31 sierpnia 1935 roku w Parku Zamkowym odsłonięto pomnik Ignacego Krasickiego w 200. rocznicę jego urodzin. Sam park w stylu ogrodu angielskiego założyła żona Antoniego Krasickiego, Róża Scharczewskich. Do dziś zachwycają w nim stare dęby, z których Dubiecko słynie, mające nawet po kilkaset lat, a także wiele innych okazów drzew, rodzimych i sprowadzonych kiedyś z dalekich stron przez dawnych właścicieli. W parku znajduje się również oranżeria, w której obecnie odbywają się koncerty, spotkania autorskie i inne ciekawe imprezy kulturalne. Spacer po tym parku to relaks dla ciała i duszy, który wzmaga apetyt na dalsze zwiedzanie i na dobre jedzenie. Obecnie w pałacu mieści się hotel i restauracja, leżąca na smakowitym szlaku podkarpackiego jadła i wina.
Nieopodal pałacu uwagę zwraca zabytkowa murowana cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, w której teraz mieści się kresowy dom sztuki. Utworzono go z pełnym poszanowaniem sakralnego charakteru tego obiektu. I dlatego jest to obiekt szczególny, nie tylko o niezwykłej architekturze, ale i swoistej aurze. Ważną rolę w życiu kulturalnym gminy Dubiecko spełnia kresowy dom sztuki. Znajduje się on w budynku dawnej cerkwi grecko-katolickiej, który został wybudowany w 1927 roku. Odbywają się tutaj liczne koncerty, wystawy malarskie, jak widać. Dla celów kulturalnych to pomieszczenie zostało zaadaptowane na początku XXI wieku dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Prężna działalność tej placówki kulturalnej, jak i całego towarzystwa jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu pana prezesa Jacka Grzegorzaka oraz Agnieszki i Roberta Szybiaków. Bo jest w tej gminie wielu prawdziwych pasjonatów swej małej ojczyzny, wśród których największą popularność, sięgającą daleko poza granice Dubiecka i Podkarpacia, zdobył wspomniany Robert Szybiak. To założyciel i kustosz prywatnego Muzeum Skamieniałości i Minerałów, które utworzył we własnym domu. Ta wielka pasja pochłania pana Roberta już blisko 40 lat. Kolekcjonowaniem i poszukiwaniem skamieniałości zająłem się już w dzieciństwie i tak trwa do dzisiaj. I 10 lat temu udało się właśnie stworzyć to miejsce, czyli Muzeum Skamieniałości i Minerałów. I tak naprawdę tutaj dla mnie najważniejsze są te skamieniałości, które znajduję tutaj na tym terenie, czyli na Podkarpaciu. Mam tutaj właśnie taki zasadniczy podział na dwie grupy skamieniałości, czyli na te właśnie z Podkarpacia i wszystkie inne spoza, czyli z Polski i nie tylko. Do tych skamieniałości podkarpackich głównie należą kości ssaków z pleistocenu, czyli na przykład mamutów, nosorożców włochatych, jeleni olbrzymich, czy lwów jaskiniowych, czyli tych gatunków już nieżyjących, ale są też kości na przykład reniferów, łosi, koni, jeleni, wilków, dzików, czyli tych gatunków współczesnych. A drugą grupą skamieniałości podkarpackich są właśnie tak zwane skamieniałości fliszu karpackiego. Są to skamieniałości, które pochodzą mniej więcej z oligocenu, czyli pojawiły się około 30 milionów lat temu. I są to głównie skamieniałe ryby, kraby czy jakieś rośliny. Również można tutaj zobaczyć bardzo rzadki, ciekawy okaz ptaka właśnie oligoceńskiego, który jest nowym gatunkiem na świecie. Jest to jedna z najstarszych na świecie skamieniałości ptaka z grupy wróblowych. Czyli prawdziwa rewelacja. A przecież oprócz około 3000 eksponatów pokazywanych w tym prywatnym muzeum, drugie tyle Robert Szybiak zgromadził w swym domowym magazynie. Po emocjach, jakie dostarcza to unikatowe muzeum, może warto nieco wyciszyć się w dubieckim kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, zbudowanym w latach 1934-1952. Choć sama świątynia nie jest zbyt sędziwa, to ze wszech miar godna obejrzenia. I to nie tylko dlatego, że jest jedną z największych w archidiecezji przemyskiej, ale także z tego powodu, że można zobaczyć tu arcyciekawe obiekty wyposażenia kościoła. Między innymi wspaniałe chrzcielnice, z których jedna pochodzi z XVII wieku, druga zaś gotycka kamienna chrzcielnica, to cenny zabytek z XV wieku. W tej majestatycznej świątyni wyróżnia się ponadto XVIII-wieczny barokowy ołtarz, w którym widnieje słynący łaskami obraz Matki Bożej Bolesnej. Wyżej znajduje się obraz przedstawiający świętego Jana Bożego. Thank you.
Dubiecka tylko krok do Nienadowej, w której gościł sam Aleksander Fredro. Ważnym zabytkiem w gminie Dubiecko jest klasycystyczny dworek Dębińskich w Nienadowej. Został on przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku przez Antoniego Dębińskiego. Antoni Dębiński był wujkiem słynnego komediopisarza Aleksandra Fredro, który tutaj spędzał dzieciństwo. Jest to kolejny dowód na to, że ziemia dubiecka stanowiła inspirację dla wybitnych pisarzy. To naprawdę niecodzienna możliwość, by nie tylko oglądnąć ten obiekt, ale także przejść się dawnymi uliczkami, którymi spacerował Aleksander hrabia Fredro, spędzający dzieciństwo także u swego dziadka Jana Nepomucena Dębińskiego jeszcze w starym dworze nienadowskim, zanim został on przebudowany przez wspomnianego Antoniego Dębińskiego. W otoczeniu starego dworu zachował się stary park, a nieopodal zabudowania gospodarcze z widocznym kominem dawnej gorzelni. Oczywiście zespół szkół w Nienadowej nosi imię Aleksandra Fredry. Ale bez wątpienia prawdziwą perłą wśród obiektów zabytkowych w gminie Dubiecko jest drewniana cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Dymitra, znajdująca się w Piątkowej. To bezcenne dzieło architektury sakralnej pochodzi z 1732 roku. Dziś cerkiew leży na poboczu wioski, jakby nieco samotna wśród drzew, lecz wciąż wzbudzająca zachwyt zwiedzających i zainteresowanie przebiegiem prac konserwatorskich, które sukcesywnie przywracają jej dawny blask, choć ze względu na znaczny stopień degradacji obiektu zapewne potrwają jeszcze kilka lat. W cerkwi nie ma teraz żadnych elementów wyposażenia. Są już natomiast ciekawe plany, choć nie do końca jeszcze sprecyzowane, dotyczące przyszłych losów tego wspaniałego zabytku, jednego z najcenniejszych w kraju. Najprawdopodobniej będzie on pełnił funkcje sakralne, a jednocześnie muzealne. Wśród innych zabytkowych obiektów sakralnych tej gminy wyróżnia się także barokowy kościół modrzewiowy pod wezwaniem świętej Katarzyny w Bachurcu, zbudowany w latach 1760-1763 przez Antoniego Krasickiego. Dziś w tej zabytkowej świątyni, ze wszech miar godnej odwiedzenia, odprawiane są jeszcze czasami msze święte przy szczególnych okazjach. Obok zbudowano nowy kościół. W gminie Dubiecko niemal na każdym kroku zauważa się wielki szacunek dla jej bogatej historii i przywiązanie do tradycji. Kolejnym tego przykładem jest Izba Regionalna w Śliwnicy, w której zgromadzono wyroby ginących rzemiosł. Izba mieści się w stuletnim budynku po dawnej szkole. Założycielką i opiekunką tego mini-muzeum w Śliwnicy jest nomen omen Danuta Śliwińska, której przyświeca hasło ocalić od zapomnienia. Dlatego pani Danuta, wiedziona swą wielką pasją, jeździła po całej okolicy i mozolnie zbierała eksponaty, które dziś tworzą zwartą kolekcję, cieszącą się zasłużonym zainteresowaniem zwiedzających. Są to skarby,
których wartości nie da się przeliczyć nawet na te zebrane tutaj stare banknoty. Dobitnie świadczy o tym księga pamiątkowa, w której są wpisy osób ze wszystkich kontynentów, oczywiście w różnych językach. Ekipa realizująca ten film też zostawiła w tej niezwykłej księdze swój skromny ślad bytności w tej niezwykłej izbie. Gmina Dubiecko, i nie ma w tym żadnej przesady, to miejsce fascynujące nawet tych turystów, którzy wędrując po świecie odwiedzili wiele czarownych krain i nagle, gdy docierają w ten chyba zbyt mało jeszcze znany zakątek Polski, są nim oczarowani. Bo znajdują tu miejsca niemal dzikie, a przez to ekscytujące. Jak choćby jedną z największych atrakcji przyrodniczych ziemi dubieckiej, jaką jest unikatowy, torfowiskowy rezerwat przyrody Broduszurki. Utworzony w 1995 roku i zajmujący powierzchnię prawie 26 hektarów. To obszar chroniony ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, gdyż występuje tu duża ilość nieczęsto już spotykanych chronionych roślin, których wymienianie zajęłoby zbyt wiele czasu. Podobnie jest z fauną, obejmującą rzadkie gatunki ptaków, płazów i gadów. Wiedzie tędy ścieżka przyrodnicza Winne pod Bukowina. Niezwykle malownicze są pobliskie miejscowości Słonne i Wybrzeże oraz ich okolice. Lasy, krystalicznie czyste powietrze i San z przerzuconymi nad nim niesamowitymi, wiszącymi mostami, po których przejście stanowi nie lada gratkę, robią spore wrażenie na coraz częściej przyjeżdżających tu turystach nie tylko z kraju. Tym bardziej, że wciąż rozbudowuje się baza noclegowo-żywieniowa. Tędy wiodą także ścieżki i szlaki turystyczne, rozpościerają się rezerwaty nieskazitelnej przyrody, jak na przykład Kozi Garb. Lasy pełne są grzybów i różnorakiej zwierzyny, a San w tym miejscu to już prawdziwy raj dla wędkarzy. W Wybrzeżu, w XIX-wiecznym dawnym zespole dworskim, otoczonym parkiem, mieści się ośrodek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej Nadzieja. Jest to obiekt rekolekcyjno-wypoczynkowy, w którym dzieci i młodzież spędzają niezapomniane wakacje wśród cudownej przyrody i ciekawych obiektów. Można tu zobaczyć na przykład zabytkowy spichlerz. Co roku, podczas wakacji, z ośrodka korzysta kilkaset młodych osób na bardzo korzystnych warunkach.
Wybrzeże jest ponadto miejscem nietuzinkowym także dlatego, że przed laty odkryto tu wczesnośredniowieczne grodzisko, datowane na IX-XI wiek, które potwierdziło bardzo wczesne osadnictwo na tych ziemiach. Istnienie grodziska dowiodły badania archeologiczne i wykopaliska, dzięki którym odkryto m.in. szczątki umocnień i pozostałości chat ziemiankowych. Dziś grodzisko, położone na stromym zboczu, porośnięte jest gęstym lasem, z dala niewidoczne i wielce zagadkowe, jakby ukryte w mroku minionych dziejów, owiane wieloma legendami. Tym bardziej kusi zatem, by zapuścić się w te strony równie malownicze, jak i tajemnicze. Mówi wójt gminy Dubiecko Wiesław Bębenek. Gmina Dubiecko to miejsca związane z historią państwa polskiego. To tutaj między innymi urodził się wspaniały nasz rodak, książę poetów polskich Ignacy Krasicki. To tutaj na tym terenie przybywała poetka Maria Bartosówna. To tutaj do swoich dziadków przyjeżdżał Aleksander Fredro. Ale gmina Dubiecko to nie tylko historia, ale to też piękne krajobrazy związane chociażby z torfowiskiem znajdującym się tutaj na Winnym pod Bukowinie. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia tej gminy, do zapoznania się z naszymi pięknymi walorami turystycznymi, historycznymi, ale również spotkacie tutaj Państwo wspaniałych ludzi, mieszkańców tej gminy, którzy bardzo chętnie, oddanie przyjmą Państwa i pokażą to, co najpiękniejsze jest na terenie naszej gminy. Tymczasem przed pomnikiem Ignacego Krasickiego zbiera się na plenerowej próbie orkiestra Dęta, której patronuje Urząd Gminy w Dubiecku. W skład orkiestry wchodzi młodzież z tutejszych szkół, a kapelmistrzami są dyrygujący dziś Andrzej Sowa i Julian Zych. Ta orkiestra to jeden z wielu zespołów artystycznych działających w tej gminie, o której długo by można jeszcze opowiadać. Ale najlepiej tu przyjechać, bo już sam Ignacy Krasicki tak pisał o swym rodzinnym Dubiecku. O miejsce słodkie, gdzie się urodziłem, w tobie los zrządził pierwszy życia wątek. Wyszedłem na świat, co zdarza użyłem, a czas długiego wśród ludzi przebycia to zdziałał. Gdyby się można było odrodzić, lepiej by było z ciebie nie wychodzić.